Was z... Skąd witamy? Z Londynu! Znowu, drugi raz w tym roku, ale tym razem na taki urodzinowy wyjazd. Mamy fajne plany, już takie luźniejsze. No ale też będzie się działo na pewno. Lot mieliśmy o 6. Teraz jest jakoś prawie 9 rano tutaj. I co? Jedziemy zostawić rzeczy do hotelu. Śpimy tam, gdzie ostatnio, bo tak nam było najwygodniej, w sumie najtaniej w tym przedziale czasowym, więc śmigamy na metro. Walizki zostawione. Hotel jest ogólnie w remoncie, przynajmniej z zewnątrz, z tego co widzieliśmy, ale była o tym informacja, jak robiłam rezerwację. No, coś tam było, że chyba mogłabym anulować bezpłatnie jeszcze, bo ja miałam tam do anulowania. Ale tak, jesteśmy w parku, tutaj obok nas jest, jak on się nazywa? Kensington Gardens, tak? Nie. Hyde Park jakby przychodzi chyba tam w Hyde Park, ale tutaj ta część to jest chyba Kensington Gardens, no bo tu masz ten Kensington Palace. Wydaje mi się, że ta część to jest Kensington Gardens, no. No i pięknie tutaj jest jesienią. Mieliśmy tutaj biegać rano, jutro lub pojutrze, ale nie ma na to czasu. I wiecie, jeszcze zabierać buty do biegania, osobny strój, może następnym razem. Jak przyjedziemy już tak zupełnie pochillować, pochodzić. Chociaż teraz też taki plan dzisiaj jest, że brak planu w sumie. Idziemy sobie spacerkiem. Jak ostatnio byliśmy też pierwszego dnia, poszliśmy tak właśnie spacerem z Kensington Gardens przez Hyde Park i doszliśmy do Buckingham Palace, więc chyba godzinkę wtedy szliśmy, ale takim wolnym kroczkiem bardzo. Więc może dzisiaj też taki spacerek. Wyszło słoneczko. Zostawiłam okulary w walizce, bo poprzekładałam wszystko. No ale nie było słońca jeszcze przed chwilą, więc idziemy, może kupimy sobie kawę też w tym, gdzieś tam po drodze kiedyś było jakiś taki kawiarnia. To może sobie weźmiemy kawkę na wynos, przydałaby się, bo ostatnio piłam o 3:00. Po 3:00. No także idziemy, słuchajcie, na spacer jesieniarski w Londynie. No i zobaczcie, jak słoneczko się ładnie tam przybija. Pięknie. Tutaj jak zawsze dużo piesków biega. Uwielbiam tutaj chodzić, naprawdę jest pięknie. Niestety kawka zamknięta, pewnie już się sezon skończył, ale gdzieś znajdziemy. Na razie robimy spacerki, oglądamy wszystkie pieski, a trochę ich tutaj jest. Minęło pół dnia, my pochodziliśmy całkiem sporo
I szczerze mówiąc, jest tam mega zimno, naprawdę. Znaczy, ja się spodziewałam, że będzie chłodno, ale to jest taki lodowaty wiatr, inaczej zupełnie niż u nas, więc ja jestem cała tutaj w szaliku zawinięta i stwierdziliśmy, że jak dzisiaj nie mamy takiego konkretnego planu, to dzisiaj będzie dzień zakupowy, więc przyjechaliśmy na Oxford Street sobie pochodzić, jakiś Primark i takie rzeczy, może złowimy kubeczek ze Starbucksa, zobaczymy. Idziemy po prostu dzisiaj na spontan, nigdzie nam się nie spieszy. O, zobacz dekoracje, może przyjdziemy właśnie wieczorem zobaczyć, jak to wszystko jest tutaj podświetlone, bo tutaj już są świąteczne dekoracje. W drugą? No to wracamy. Także idziemy na mały shop. Dotarliśmy do hotelu, mamy tym razem na drugą stronę pokój i okna. I wydaje mi się, że jest chyba troszeczkę fajniejszy układ. Tam było może trochę więcej przestrzeni przed łóżkiem, nie? Był większy trochę ten pokój. Mieliśmy przed łóżkiem takie dużo miejsca na walizki, pamiętam. Ale z kolei tutaj tak można usiąść czy coś na łóżku. No nie wiem, jakoś tak ładniej jest zrobione, bo tam mieliśmy łóżko pod oknem i nie było żadnej chyba takiej lampeczki. Coś było chyba na górze, nie pamiętam, ale ja jestem zadowolona, także tutaj dzisiaj mamy naszą miejscówkę. Widoczek jest, grzejniczek jest. Wtedy było nam zimno i nie zauważyliśmy od razu, że jest ten grzejniczek. Później dopiero Kuba zauważył, ale myślę, że dzisiaj sobie nagrzejemy przed snem. I tak, bolą nas nogi, złapał nas deszcz. Nasze zakupy tak jak szybko się zaczęły, tak się szybko skończyły. Trzeba sprawdzić, czy nie ma bedbugów. No, to sprawdźmy. Sprawdzamy, czy nie ma bedbugów, bo wiecie, tutaj przynajmniej nam na Reelsach się ostatnio, no nie ostatnio, z miesiąc temu non stop pokazywało, że w Londynie i w ogóle w Anglii, w Paryżu też, że są takie, wiecie, te pluskwy czy bedbugi. Chyba nie ma, ale trzeba każdą stronę zobaczyć, no. Także sprawdzimy, ale ja ogólnie hotel polecam, bo jest świetna lokalizacja. Ze zniżką z Bookinga wychodzi to naprawdę spoko. My teraz nie braliśmy śniadań, bo nam by się po prostu nie opłacało na każdy dzień brać śniadania, bo dzisiaj nie jedliśmy. No i tak zameldowanie jest od 15. Jutro nie jemy, pojutrze też nie jemy. No i ostatniego dnia możemy sobie co najwyżej to śniadanie dokupić, więc zobaczymy wtedy. Nie, czysto jest. No, także ma teraz sprawdzone. Przyszliśmy na przerwę, no bo właśnie weszliśmy do tego Primarka, ale nic ciekawego nie było. Myśleliśmy, że może coś sobie kupimy, no bo u nas nie ma, czy w Polsce jest, ale nie w Trójmieście. Potem weszliśmy jeszcze na chwilę do Starbucksa po kubek i w sumie za chwilę zaczęła się ulewa i stwierdziliśmy, że najwyżej tam wrócimy wieczorem zobaczyć właśnie, jak to jest oświetlone w tych dekoracjach już świątecznych. A teraz zrobimy sobie krótką przerwę, zostawimy walizki, kupimy sobie właśnie jakieś picie do pokoju, jakieś przekąski i na chwilę usiądziemy, bo szczerze bolą nas już stopy, bo trochę pochodziliśmy. Więc dzisiaj taki dzień, wiecie. Nigdzie nam się nie spieszy, zwiedzaliśmy ostatnim razem, byliśmy dzisiaj w ogóle pod Buckingham. Byliśmy trochę zdziwieni, bo panowie mieli inne stroje. Nie wiem, od czego to zależy. Inaczej byli ubrani niż zwykle, także muszę to sprawdzić, bo mnie ciekawi. Tak, fajnie było pospacerować i nie, wiecie, nie trzeba odhaczać i biec wszystkie atrakcje, bo już większość widzieliśmy, tylko tam, gdzie nas poniesie, tam sobie pospacerujemy, więc tak, chwila odpoczynku. A to co kupiliśmy, słuchajcie, tak nam zasmakowały ostatnim razem te ciasteczka Milk Chocolate Cookies Install Bakery, ale to jest Sainsbury's ogólnie produkt. Wzięliśmy sobie dwie paczuszki, ale myślę, że coś dokupimy na pewno do domu. To są tak pyszne ciastka, niby, wiecie, ciasteczka z czekoladą. Ale ja nie jadłam lepszych, naprawdę.
cały czas mówiliśmy, że jak tylko przyjedziemy, to jemy te ciastka. One są takie duże. Pyszne to jest. Szukamy odpowiednika w Polsce, a jeszcze nie znaleźliśmy. No, także chwila przerwy dla nas. A później może was zabierzemy właśnie na oglądanie tych dekoracji, lampeczek, no i Londyn wieczorową porą. Tak, słupki są tak pojemne, że można się z wózki wyjścić. No. Jesteśmy, słuchajcie, na Regent Street i miały być zapalone światła, jeszcze ich nie ma. Sprawdziłam w internecie, to miało być dzisiaj o 3 po południu. Która jest? 18. I jeszcze nie ma, ludzie stoją, czekają. Ale ja nie wiem, że coś się wydarzy. Wszystko jest już zawieszone, ale jeszcze się nie świeci. No nic, przejdziemy się. I najwyżej wrócimy tutaj jeszcze za godzinkę czy coś, no nie wiem. Ludzi czeka. Wchodzimy z Uniqlo i są światła! Wow! Ładnie, co? Ja chcę już Vlogmas! Ale ładnie! Świątecznych lampeczek i słuchajcie, nikomu nie przeszkadza, że lał deszcz. Jesteśmy już, że tak powiem, w naszej dzielni. Wróciliśmy do hotelu. Kuba kupił sobie kurtkę, bardzo fajną, zresztą w Uniqlo. Bo tak szuka kurtki ostatnio i weszliśmy i była po prostu taka, jaka miała być. Wróciliśmy, zostawiliśmy właśnie tą kurtkę i idziemy teraz na fish and chips, na rybkę, na której już byliśmy poprzednim razem. Polecałam wam już to miejsce i naprawdę było przepyszne jedzenie, więc dzisiaj idziemy spróbować zjeść tam kolację. Zobaczymy, jaki będzie ruch, dostaniemy stolik czy nie. Wtedy chyba byliśmy wcześniej. Zresztą inna pora roku, to tak ciężko porównywać tutaj ruch. Ale idziemy, zobaczymy, może się uda i zjemy dobrą kolacyjkę i wracamy do pokoju. Musimy nadrobić Hotel Paradise, żeby nie mieć spoilerów, bo zaraz finał. Dzisiaj w sumie chyba jest publikacja. I musimy się też wyspać, bo jutro znowu wczesna pobudka, nie tak jak dzisiaj przed 3 ostatecznie. No ale też mamy już zarezerwowane śniadanie, no i inne atrakcje na jutrzejszy dzień, więc trzeba po prostu zebrać siły i się wyspać. Także idziemy na kolację. Dzisiaj ten pan ma urodzinki! Wszystkiego najlepszego, kochanie! Już ci w sumie składałam życzenia. I idziemy na śniadanie. Znowu z widokiem, tam gdzie byliśmy poprzednio. Bo tak nam się podobało. Także urodzinowe śniadanie na 40 piętrze. Wczorajsza rybka była przepyszna. Nie było kolejek, bo mam wrażenie, że to jest taka miejscówka
Co? Takie lokalne. Takie lokalne, tak. Tam dużo osób na wynos bierze. No i co? Światełka wczoraj wieczorem też piękne, więc dzień udany, 29 tysięcy kroków zrobione. Nogi nam odpadły wieczorem. No i nawet Kuba zasnął na finale hotelu Paradise, więc kończyliśmy rano. No i teraz lecimy na śniadanko, a potem też mamy bardzo fajne plany, bo jedziemy do innego miasta. Także śniadanko z miłym widokiem, mam nadzieję, bo troszeczkę są chmury. No i potem kolejna wycieczka. Właśnie zaczęłam wyszukiwać, co tu się dzieje, że tyle ludzi czeka i nie ma informacji o pociągach, a tutaj dzisiaj jest jakiś strajk i na szczęście Great Western Railway to są właśnie te pociągi. Na szczęście między London, Paddington a Oxford mają jeździć, także zobaczymy. Czekamy na informacje, na jakim peronie. I tutaj są właśnie wymienione wszystkie możliwe. No zobaczymy, słuchajcie. Mamy nadzieję, że dojedziemy i że potem wrócimy.
takim całkiem niezłym spacerku po Oksfordzie. Dotarliśmy pod Muzeum Historii Naturalnej. Idziemy się trochę chyba ograć do środka, bo wydaje mi się, że wejście jest darmowe. I tak chodzimy, spacerujemy bardzo fajnie, klimatycznie, trochę taki klimat Harry'ego Pottera, te budynki. Mi się bardzo podoba, więc idziemy, zobaczymy. Podobno tutaj też są jakieś fajne eksponaty. Może nie będziemy długo, ale wiecie, zawsze to coś. A potem druga część spacerku i myślę, że jeszcze dzisiaj uda nam się zobaczyć, jak tutaj wszystko wygląda podświetlone, bo pociąg mamy chyba po 18, więc wydaje mi się, że na pewno jeszcze jakaś kawka czy herbatka, gdzieś sobie usiądziemy, więc idziemy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Do 5, za darmo. Okej, chodzimy. O, już widzę, że ładnie. No to idziemy. Jeszcze trochę czasu, więc stwierdziliśmy, że robimy sobie wycieczkę. Mieliśmy zrobić ją ze strony Get Your Guide, bo tam wiecie, zawsze możecie się zapisać przez stronę, ale tutaj znaleźliśmy po prostu taką tabliczkę z ogłoszeniem, że są wycieczki o 1, 2 po południu, 3, więc na 3 się zapisaliśmy, jest po 19 funtów jakoś za osobę i wyszło nam tak 39,90 funtów za dwie osoby, te 1,5 godzinki właśnie tutaj po okolicy i też z wejściem do różnych budynków uniwersytetu, z tego co zrozumieliśmy, więc myślę, że bardzo fajne, jak jesteście tutaj albo będziecie chcieli przyjechać, żeby sobie jakąś taką wycieczkę znaleźć, czy z Get Your Guide, czy tutaj gdzieś miejscowo, bo zawsze pójdziecie w jakieś nowe miejsca, no i też dowiecie się jakichś ciekawostek, których nie znacie, no bo wiadomo, że osoba, która oprowadza, na pewno takie ciekawostki zna, a tutaj też dużo miejsc na uniwersytecie i w ogóle w okolicy było wykorzystywanych przy nagrywaniu Harry'ego Pottera, więc myślę, że będzie ciekawie, także za chwilę zaczynamy, już zapłaciliśmy. Można było gotówką albo skanować kod i tam przez stronę normalnie zapłaciłam po prostu Revolutem. Także wszystko ogarnięte i teraz czekamy, czy ktoś jeszcze przyjdzie, czy będziemy mieć prywatną wycieczkę w dwie osoby. Right, you are now in Balliol College. One of the oldest colleges at the University of Oxford. The front quadrangle that you see here. Yeah, it's very nice. 90 academics, fellows. These people have given things to the college, you see, over its history, starting with the founder, John de Balliol, who's a Norman, you know, Normandy, and his wife, Dirdigitter of Galloway. And this is very selective, you know, but you pay the same here as you would at any other British university. Mm-hmm. It's exactly the same. Okay. It's not a private university. Uh-huh. So the colleges don't set the fees, it's the government that does that. You see, you wouldn't believe there's a very busy road out there. Yeah. You see? Very quiet. That's the idea, they're meant to be for study, you know, this kind of thing. And like I say, in the past, it was they were run by priests, you see, you know. Period. Oh, wow. And that's a formal meal laid out for this evening. Wow. This would be for... That's so nice. Yeah, probably former members. This is more elaborate. It's a formal meal with students, then they'll just... They won't have all these wine glasses and things. This would be for former members. Yeah. You know. And this would be a served meal. He wanted Balliol College to run the British Empire, basically, you know. And he started the political tradition. Nie tak co? Mieć gdzie pójść na kolacyjkę? Takie obiadki, taka stołówka, co? No, fajnie. Jeszcze szaliczek Gryffindoru i możemy tutaj siadać. Many colleges can't get everybody in, because they're too old. You know, they were never designed for this number of people. But the other side of this one is St. John's,
a very big college, and they say they can get all the members in there. That's very unusual, highly unusual. But it's a very rich college, St. John's, much richer than this one. It's a bit warmer in here, which is good. You can go straight through. This is Oxford Chapel. Flag up there, look, see? Yeah. Yeah, and it joins the older buildings with the new ones. You see, because 100-odd years ago, there was curfew, you see. You couldn't come out of your college after a certain time. Okay. And when they built these extra buildings on, people, if they were late, had to cross the road, and they didn't want to do that, you see. So that's why they built the bridge, which is sort of Italian looking, isn't it? Yeah. You know. In time to film it. One of the reasons was that Daniel Radcliffe couldn't remember his lines. Okay. He could not do it. Ever. You know. Te dwa dni i pierwszego vloga z Londynu. Po powrocie z tej naszej krótkiej wycieczki do Oxfordu nie nagraliśmy takiego podsumowania, więc pomyślałam, że na koniec przyjdę i powiem Wam, jak nasze wrażenia. Ogólnie nam się podobało i cieszymy się, że właśnie wykorzystaliśmy ten wyjazd też na to, żeby wyjechać poza Londyn, żeby zobaczyć jakieś inne miasto. Ja właśnie, jak już mieliśmy kupione bilety, tak sobie pomyślałam, że fajnie by było może podjechać gdzieś w okolicy, zobaczyć coś innego. No i właśnie ten Oxford gdzieś tam zwrócił moją uwagę na mapie i kupiliśmy bilety właśnie na stronie bezpośrednio przewoźnika, bo inne strony doliczały jakieś tam prowizje i wychodziło to 6 funtów za osobę w jedną stronę, więc 12 w jedną, 12 w drugą, łącznie 24 funty. Myślę, że nie najgorzej. No i pociąg jedzie jakoś około godzinę, tak mi się wydaje. Także myślę, że fajnie jest sobie taką wycieczkę zrobić. My mieliśmy też rezerwację rano na to śniadanie, więc pociąg mieliśmy troszeczkę później. Warto też zwrócić uwagę, bo jak my kupowaliśmy bilety, może gdzieś tutaj wstawię screeny, to były różne ceny. Akurat na stronie, na której przeglądałam, to mogła być inna strona niż ta, na której kupiliśmy, ale niektóre bilety po prostu były tańsze. Natomiast zmieniała się stacja, z której odjeżdżają, więc my wzięliśmy takie, które były tańsze, ale żeby odjeżdżać i wrócić na tą samą stację, i był to London Paddington. Sam Oxford, bardzo fajny, małe miasteczko, takie wiecie, trochę jak właśnie z filmu. Tak jak Londyn może być przytłaczający, tak tutaj można było sobie pospacerować, pochodzić, chociaż było naprawdę zimno, więc wchodziliśmy to tu, to do jakiegoś sklepu, żeby się troszeczkę ogrzać, bo mimo, że temperatura może nie była jakoś bardzo niska, no była poniżej 10 stopni, to odczuwalna była, jakby było jeszcze zimniej. My przylecieliśmy do Londynu właśnie świętować urodziny Kuby i takim naszym głównym punktem wycieczki jest studio Warner Bros. To zobaczycie w kolejnym odcinku. Studio, gdzie było nagrywane wiele scen z Harry'ego Pottera i stwierdziliśmy, że inne dni sobie jakoś zagospodarujemy. No i właśnie padło na to, żeby jednego dnia pojechać gdzieś na wycieczkę i to była bardzo dobra decyzja. Wycieczka na miejscu nam się podobała, ostatecznie byliśmy sami, pan nas pooprowadzał po różnych tych koledżach. Tam jest ich naprawdę sporo. Są to takie stare budynki. Nagrywałam też wszystkiego, natomiast bardzo fajnie było sobie tak pochodzić, wejść, zobaczyć. Też widzieliśmy gdzieniegdzie tych studentów w środku siedzących gdzieś tam, czy razem w pokojach, czy chodzących właśnie gdzieś po tych koleżach. Fajnie poczuć ten klimat, my byśmy pewnie nie powchodzili w te miejsca, w niektóre można wejść samemu, w niektóre z przewodnikiem, natomiast do niektórych nie można wejść wcale, no i pewnie nie wiedzielibyśmy, gdzie można, gdzie nie można, pewnie gdzieś da się wyczytać to w internecie, ale myślę, że fajnie było właśnie pochodzić z kimś, kto Wam poopowiada, co nieco zrobi taki background historii, jak to wygląda z tymi koleżami. No przynajmniej dla nas było to interesujące. Także jeśli kiedyś będziecie, no to polecam, albo wyszukać sobie właśnie na stronie Get Your Guide
jakieś inne wycieczki. Ta strona jest moim zdaniem fajna. Ja przez tą stronę kupowałam jakieś bilety w Sztokholmie. No i ogólnie jak gdzieś jedziecie, to możecie wyszukać sobie po nazwie miasta, jakie tam są atrakcje, jakie tam są wycieczki i po prostu sobie tam coś znaleźć dla siebie. Powrót pociągiem nie był taki przyjemny, dlatego że pociąg był po prostu full. I tak jak w stronę Oxfordu, tak i w drogę powrotną nasze miejsca były po prostu zajęte. Nie wiem, z czego to wynika. Nie chciało nam się, wiecie, gdzieś tam spierać, bo w drogę do Oxfordu było pełno innych miejsc, więc usiedliśmy gdzieś indziej. Natomiast, wiecie, pani powiedziała, że you can sit wherever, nie? Że możecie usiąść sobie gdzie chcecie. Więc machnęliśmy ręką, bo było pełno wolnych miejsc, także nie wiem, po co jest ta rezerwacja. A w drugą stronę, jak wsiadaliśmy już do pociągu, to tak naprawdę nie było już w ogóle wolnych miejsc. Mimo tego, że mieliśmy rezerwację, to wiecie, każdy sobie usiadł gdzie chciał i całą drogę jechaliśmy na stojąco, zresztą jak wiele innych osób, pociąg był po prostu pełny. Wiele osób pewnie wracało z pracy i tak dalej, między miastami się przemieszcza, no ale i tak dobrze, że się do tego pociągu zmieściliśmy, bo powiem Wam, że było ciężko. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o tą wycieczkę. Fajne miasteczko, żeby sobie pochodzić, właśnie takie studenckie. Widać tam tą młodzież chodzącą w różnych kurtkach z logo właśnie konkretnego koledżu, bardziej niż tego Oxford University, to mieli logo konkretnego koledżu. Myślę, że fajnie tam też jest na pewno wiosną, jak jest troszeczkę cieplej i przyjemnie gdzieś usiąść. Tam były też chyba ogrody botaniczne, więc może jeśli kiedyś przyjdzie nam jeszcze być w Londynie, to może się wybierzemy ponownie, zobaczymy. Natomiast jeśli byliście już kiedyś w Londynie, a będziecie jechać ponownie i będziecie mieć gdzieś taki luźniejszy dzień, to moim zdaniem warto sobie kupić bilet na pociąg i wybrać się na taką wycieczkę. To będzie już tyle, jeśli chodzi o te dwa pierwsze dni. Będzie jeszcze jeden vlog z dwóch kolejnych i to tyle. Nagrywałam dla Was trochę, ale też nie chciałam przesadzać. Fajnie spędzaliśmy ten czas też, że tak powiem, bez nagrywania. To nie jest też taki wyjazd, że wiecie, odhaczamy zabytki. Taką playlistę z vlogami z Londynu zostawiam Wam w opisie pod filmem, bo takie zwiedzanie robiliśmy wiosną i tam faktycznie pozwiedzaliśmy sporo Londynu. Także odsyłam Was do opisu. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. W sobotę pojawi się właśnie druga część z dwóch kolejnych dni. Dla fanów Harry'ego Pottera serdecznie Was zapraszam, będzie się działo. Także zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. No i zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dajcie w ogóle znać, czy byliście kiedyś w Oxfordzie albo w okolicach, bo naprawdę przyjemnie nam się tam spacerowało. A ja już się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!